Siemanko, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 15 Ultimate Team. Wracamy jednak na stare śmieci, jak to powiedziałem w poprzednim odcinku. Ja już po prostu nie wytrzymałem, wczoraj jeszcze zagrałem poza nagrywaniem tym składem z formacją 4-4-1-1. Nie, to jednak nie wypala. Co z tego, że tam jedną wygrałem, ale przegrałem trzy kolejne mecze. No i stwierdziłem, nie no, wracamy. Jak mam wygrać czwartą ligę, to chyba lepiej z taką formacją jak 5-2-2-1. Bo 5... Zaraz, jaką mam tą formację? Może mi się nie pomylił. I właśnie pomyliłem sobie teraz te. Miałem wziąć ligówkę. No mamy jedną przegraną, musimy dzisiaj to nadrobić. Jest to formacja 5-2-2-1. No to dobrze mówiłem. No i ta chyba formacja jest według mnie najlepsza możliwa. Chyba najlepiej funkcjonuje. Dobrałem tutaj odpowiednich zawodników. Powinienem dać dzisiaj Mandandę na próbę. Może się sprawdzi. Mało grałem nim. Jest to first owner. Tak jak widzieliście z tych paczek z okazji 6. rocznicy futa. Wypadł mi w pierwszej darmowej paczce inform. Więc to jest bana plus. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy jak to pójdzie. Zaryzykuję i dzisiaj zaufam Mandandzie. Mam nadzieję, że będzie równie dobrze się sprawował jak i jego poprzednik na ławce Antony Lopez. Dobra, mam nadzieję, że dzisiaj jakoś to przejdzie. Że dzisiaj wygram. Oj, coś czuję, że to będzie kiepskie. O, holy shit. Chyba muszę liczyć się z tym, że dzisiaj kolejny mecz przegram. Z innym nastawieniem po prostu tego nie mogę powiedzieć. Ale dobra. Zobaczymy jak nie będzie lagowało. Chociaż nie. Trochę przycina. Aczkolwiek kiwa mnie. Ale na razie jest fajnie. Podanie górne. No, Cavani tutaj się trochę chciał powalczyć. Ale no niestety nic mu nie wyszło. Kazdri, za mocne podanie, oczywiście, jak zwykle. Koleś widzę, że gra na bardzo mocnym lajcie. Że jemu to zwisa i powiewa, jak on nie zjedzie. Okej. Ładnie, Cavani. Mocny, ale no niestety Weindelfeller po raz kolejny tutaj widzę, że gości na moim kanale. Chyba po raz drugi, jak nie trzeci. Kurde, jak go... Jak ten Frank Ribery tutaj działa. No i dobra obrona, ale to mogło lepiej wyjść. I mają rzut rożny, który może się skończyć wynikiem zaraz 1-0. I rykoszet. Tego się nie dało powstrzymać. Nie będę rage'ował, ale jestem i tak zły w duchu, że Carlos Tevez strzela już taką bramkę. No, no rykoszet. Zaraz zobaczycie, no. To jeszcze... Ja nie mogę, przecież to powinien być samobój. I to jeszcze od Kazriego, jasna. Pizda. Nie, 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 nie. Mandanda, ten jeszcze się musiał źle wyglebić. I super, już to przegrywamy 1-0. Boję się jaka będzie przewaga druzgocąca, jak wczoraj. Wczoraj to była reprezentacja francuska. Normalnie drżałem ze strachu, co to będzie, a dzisiaj to nas Bundesliga zjedzie. Kurde. Hey, wake up. No nie połkujcie mnie teraz, ja nie mogę. Tu mam mecz ważny do rozegrania. Co to za podanie? Rany, nie umiecie chociaż raz dobrze podać, tylko robicie jakąś miazgę. Dobra, jak się chociaż wyremisuje, to jeszcze nie będzie tak tragicznie. Jedziesz, Matuidi! 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 I czemu nie ma rzutu karnego? Rzut rożny, dobrze, wywalczony. Jest teraz tak. Maxwell, jak źle to dośrodkujesz. No i kurde, Waldek to obronił. Dobra, Kazir, longshot! Kurde, nie wyszedł mu ten longshot. Nie, bo ja na niego pełne zaufanie popieram, jeśli chodzi o longshoty. Bo on w tym jest najlepszy. Dobrze, główka zaliczona. To jest za mocne podanie. Ale była już szansa na doremisowanie. Ale nie udało się. Ale widzę, że tutaj przeciwnik daje szansę na grę.
taką wyrównaną. A po prostu koleś jest taki po prostu. Dobra, Lukas! 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 Zaskocz mnie dzisiaj. Dośrodkowanie. Pięknie, Cavani. No i to jest ta formacja. Co? Rage quit? Niemożliwe. No dobra, okej, działa. No i teraz niech zatańczą Macarena. No i to jest ten team. To jest ta formacja. Kij, że tam był ten rykoszt, ale ładnie Cavani. No to jest to, o czym mówię. Cavani jak chce, to potrafi. Nawet na takiej formacji, jak dla mnie, dobrze zrobiłem na ten powrót do tej formacji. Mnie się podoba, zdecydowanie. Dlatego teraz widzę tu większe szanse. Ło, dobrze obrona. Tylko jestem zdziwiony. O, Perin to przyjął na klatę. Teraz uważać, może być na 2-1 rezultat. I tu znowu takie podanie. Jest, już myślałem, że będzie kolejny rykoszet. Już bym tego nie zniósł. Dobra, obrona, działać. Pięknie, Van der Wiel, podanie. Złe podanie do Cavaniego. Kurde. Ładnie, Mandanda obronił teraz. Spokojne podanie do Cavaniego. Teraz zrobimy do Ajewa. Ajew wie, co robi. No i chyba właśnie nie zrobił tego, co chciałem. Trzeba uważać, bo koleś ma naprawdę bardzo dobry skład. Bardzo drogi, bym też powiedział. Nie jest to powiedziane, że jest dobry. Ładnie! Ach, zbyt lekkie to podkręcenie piłki. Mogło to jakoś się lepiej odbyć i uważać, bo teraz Tevez, obrona, niech działa. Chyba będę musiał jednak wpuścić tego Lopeza. Ribery, nie podoba mi się to. Po tej połowie go wpuszczę. Naturalnie zrobię to w taki sposób, bo widzę, że jednak Mandanda nie spisuje się tak, jakbym chciał dzisiaj. Ale patrzcie, no koleś, mówię, gra na lajcie, albo po prostu już mi nie daje forów. No nie, no jakby tego Mandanda nie obronił. No co to było? Który debil się tam w tego bramkarza wbił? Ja to wszystko widziałem. O, 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 Lukas, Lukas! Ratuj, ratuj honor gry! No, ładnie, Lukas tu chciał się popisać, ale niestety Weidenfeller tu obronił. Mamy kolejny rzut rożny wywalczony. Ładnie, który to? Nie mogę go rozpoznać. Zaraz się dowiem, kto. Carvalho, ładnie, Portugalczyk strzelił bramkę na 2-2. Maxwell bezbłędne dośrodkowanie. Na niego też można liczyć, na niego i na Thiago Silva, jeśli chodzi o takie sprawy. No i teraz trzeba uważać, żeśmy znowu doremisowali, ale tą formacją da się grać, od razu to widać. Ładne bycie, panie. Chyba nabita, nie, jednak nie, uważać. Ach, szkoda, że nie kopnął tego w moją stronę. Byłoby 3-2. Podania. Kurde, złe podanie. Uważać, bronić się. To przede wszystkim. Ale Carvalho, czemu żeś się wysunął na linię ofensywy? To ci w ogóle pozwolił? Ty wiesz, gdzie masz stać. No i nikt tam nie podbiegnie. Dobra, Cavani. Cavani biegnie. No szkurde, musiał mi się wbić tamten obrońca. Nie mógł Cavani tej akcji wykorzystać bezbłędnie. I to już nie było potrzebne w ogóle, to wybicie z główki. Ładnie, tutaj Matuidi walczy, walczy. I teraz Cavani. Ach, dobrze mu szło, do czasu. Jedziesz, Matuidi, Matuidi. Jaka brameczka! Uff, pizdo! Ja
pierdolę, Ajew, to jest geniusz! To jest czarny geniusz! Co on zrobił w ogóle z tą piłką? Nie, bramkarz, to jest naprawdę geniusz! No nie mogę! Najlepsza bramka ever. Znaczy najlepszy strzał ever. Ajew, kurde, no nie, no ja w niego nie wierzę, a ty i tak Mandanda zejdziesz, bo wiesz, ty nie umiesz bronić. Ja nie mogę, jak go zrobiłem? Dobra, teraz mi musi ulżyć na chwilę, bo koleś, wiecie, się może odpalić. A tego byście nie chcieli. Uuu, Cavani, za mocno. Spokojnie. Jest ładnie, 3 do 2. Tak ta formacja robi. Dobra, Mandanda, sorry, ale ty się nie nadajesz do takich robótek. Kogo jeszcze bym wpuścił, ale nie, Ajew, kurwa, jak mnie zaskoczył pozytywnie. Naprawdę, ja w niego nie wierzyłem. Żadnych zmian, wszystko jest fajnie. Dobra, chyba ja tylko robię zmianę. A, wchodzi Antony Lopez. No i dobra, robimy swoje. Ładnie, zagranie bardzo typowe. Tu już strata piłki. Odzyskujemy ją. Strzelaj! Kurde, dobrze. Lukas chciał strzelić po raz kolejny. Dzisiaj bardzo aktywny na boisku. Ale no niestety strzały mu jak najbardziej nie wychodzą. Uważać, uważać. Obrona, walczyć z tym złem. Jaką jest Bundesliga. Podanie do Cavaniego, pewnie nieudane. No tak jak w sumie myślałem. Nic nowego, uważać. No i Lopez tu od razu wychodzi i ładnie nam tu obronił. Podanie bezbłędnie do Lukasa. I Lukas już będzie tu czynił akcję. 93 tempa, zrobi swoje. Dośrodkowanie, pięknie, rzut rożny, tak? Rzut rożny? Tak, będzie rzut rożny. Pięknie. Maxwell, zaskoczy jeszcze raz. A, nie tym razem. Uważać. Patrzcie jak Ribery. Nie. Dobrze, pięknie. I teraz dośrodkowanie. No, za mocne. Ale tutaj widzę, Lukas naprawdę chciał to znowu zrobić. Ach. Ta jego obrona też jest dobra. Nie powiem. Ale weźcie mi go stąd, no. Ale podania, serię podań. Na to liczyłem w tej formacji. Dobrze, teraz trochę na kiwki. No, Lukas. I chyba już czwarty jego strzał z rzędu. Ale nieźle, nieźle. Naprawdę dzisiaj się stara bardzo dobrze, żeby takie akcje odegrać. Co to było? O, Van der Wiel nawet się skłonił do strzału, ale nie udało się. A może jeszcze jeden longshot? Niestety się nie udało, bo Van der Wielem też się da zrobić longshota. Zrobiłem nim raz, o kurwa. Niedobrze. Niedobrze. Dobrze, spudłował, pięknie, no nie wierzę. To się nie dzieje naprawdę, dobra, Lopez, wyciep to. Niedobrze. Teraz podanie górne. Pięknie. Ugh. Ale przeciwnik napiera i to bardzo. Pięknie. Bardzo ładnie sędzia tutaj odgwizdał spalonego dla Teveza. Prosiłbym Thiago Silva, jeśli można, dziękuję. No i podanie do Cavaniego. Chyba za mocne trochę. No, bo się trochę odsunął idiota. Urugwajski. Teraz uważać. Cały czas seria podań. Ja bym się tutaj na moim miejscu bronił teraz. To bardzo uważnie, bo koleś tu widzę, coś kombinuje. Coś na mnie kombinuje. O, dobrze. Ale co to było? O, nic. Spudłował. Nadal nic. My tu prowadzimy jednym golem. I oby tak to zostało. Trochę jak mecz PSG z Marsylią. Piękne podanie, ale znowu strata.
Dobra, uważać, uważać, obrona działać, pięknie. Pięknie, kurde. No, AF tu mu trochę nie wyszło. Przyjęcie piłki, ale to nie ma znaczenia. O kurde. No i na szczęście nic się nie stało, a mogło to się skończyć na 3-3. Cavani, no kurde, takich przyjęć nie umie. Dobrze, Lopez, wyciepaj to. No i jeszcze mi wyjebał Cavaniego, co za idiota. Dobra, dośrodkowanie. Walcz! No nie! O, Matuidi nawet się chciał tutaj wystawić. Ale no nic. Nadal jest 3-2. Chyba już wynik zostanie. Chciałbym zamknąć ten wynik. Tutaj uwzględniam to jeszcze. Dobrze, obrona. Teraz będzie rzut rożny. Co? Spalony? A nie, dobra, myślałem, że coś nie tak. Ale tu skoczył. Uważać. Pięknie. Jedziesz, 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 jedziesz od razu z podaniem. Cavani, Cavani, mój Bóg! Tak, już to mówiłem w piątej lidze, mówiłem to przed nagrywaniem ligówek. Teraz też to mówię, Cavani, mój Bóg. Po raz kolejny pokazuje, że obrońcy nic nie mogą mu zrobić. To jest to jest trochę jak Suarez w Barcelonie. Tak właśnie Cavani jak w PSG. No pięknie, nie? Mógł trochę mocniej strzelić, byłoby fajniej, ale Cavani dzisiaj działa, aktywny. Na tej formacji nie ma co uważać. To był taktyczny faul, więc tu sobie pozwoliłem na to jak najbardziej. Okej, żółta kartka pewnie dla Maxwella. No, wiedziałem. On to zawsze dostanie kartkę, jak coś zrobi. Teraz uważać. No i wynik już zamknęliśmy dla przeciwnika. Nic już nie zrobi. Czyli dzisiejsza Bundesliga niestety zostaje pokonana przez ligę francuską. Uważać, uważaj, bo tu jeszcze Ribery albo Tevez chcą tu podziałać. W ogóle podanie do niczego. Pięknie. Dobra, AF. Teraz twoja kolej. Weź ty się jeszcze wykaż. Żeby było na... tak miało być fajnie. A ten ich obrońca to naprawdę musi być podły. Podanie do bramkarza. Tu kolejne. Pięknie. Do Van der Villa. Teraz do Lukasa. Lukas tego oczywiście dobrze nie przyjmuje. Jeszcze raz. Pięknie. A, longshota. O, żeż w dupę. No Kazli dzisiaj miał swoje dwie okazje na longshota, ale no niestety żadna się nie spełniła. Pięknie, Maxwell. Podanie bezbłędne do Ajewa. Może to jeszcze na 5-2. Zobaczymy. To strzelaj! Kurde, blisko. Pudło w ogóle? Tak, pudło. No cóż, ale naprawdę się chciał postarać Dłajew o piątą bramkę dla swojego teamu. No i dzisiaj wygrywamy. Tak jak mówiłem, musiałem to nadrobić. Ta formacja jest najlepsza. Tak jak to pokazał Lukas, Andrejew, Cavani przede wszystkim. No i niekiedy tam obrońca, ale nie. Ta formacja jest najlepsza. I się to nie zmieni. Dzisiaj to pokazałem na przykładzie Ligi Czwartej. Dało się. Dało się. Dało się. Jeszcze raz to powiedziałem, więc... No i to ten rykoszet nieszczęśliwy. Ale to mu nic i tak nie dało, bo pokonałem jego skład. Który jest więcej warty, a Ribery jest naprawdę wartym chyba miliony. Kilka milionów być może. A może już i tysięcy, nie wiem jak on tam z ceną. Ale no jego skład, jak widać, nie zrobił większej furory. No tutaj Mandanda, jakby tam był Lopez, to naprawdę, no Mandanda, on cena 6-3, jak najbardziej to do niego musiało być odpowiednie, no bo mało zrobił. No jego tutaj bramka, szczerze, cena 7,5, ale więcej obronionych.
Tutaj Cavani, oczywiście man of the match, jak zwykle, naprawdę zasłużenie, 8-7 ocena. No i dzisiaj wygrywamy 3 punkty i mamy jeden mecz w sumie nadrobiony. Dzisiaj udało się, jutro powinniśmy wywalczyć kolejne 3 punkty. No i pojutrze aż do piątku, mam nadzieję, że zostaniemy w utrzymaniu Ligi Czwartej i będziemy walczyć o awans, a być może nawet i o mistrzostwo Ligi Czwartej i awans do Ligi Trzeciej. Trzymajcie się, na razie, yo!